ten moment myślę, że służby funkcjonują prawidłowo. We wszystkich punktach są poustawiane posterunki, czy to policji, Straży Granicznej, WOT-u, czy też wyłącznie policji. Informują ludzi, którzy tam podchodzą. Natomiast gorzej wygląda sprawa od strony osób, które chcą przekroczyć granicę i do ostatniej chwili nie poinformowały się, że takiego przejścia nie będzie. Tu akurat jest nietypowe przejście, bo jest przeznaczone do ruchu kołowego, więc tu przejazd jest. Natomiast największy problem jest z tymi przejściami takimi małymi, lokalnymi, gdzie osoby są po prostu zawracane. Jeśli chodzi o teren Śląska, to kontrola przebiegu bez zastrzeżeń. O 6 rano przejechałem przez kilka przejść, więc jeżeli na przykład chodzi o Most Przyjaźni, to jest jedyny, który jest do ruchu pieszego na naszym terenie przystosowany, to widziałem, że bez zbytnich oporów osoby podają swoje dane, Straż Graniczna zapisuje i puszcza te osoby dalej. Już jutro poniedziałek, czyli kolejny punkt zwrotny w nowej rzeczywistości. Polacy pracujący na terenie Czech i Czesi pracujący na terenie Polski ruszą do pracy. Pomimo zablokowanych granic, te grupy mają możliwość jej przekraczania. Co jest wymagane? Jeżeli chodzi o obywateli Czech, którzy pracują w Polsce, mogą do Polski przyjeżdżać do pracy. Takie osoby, jeżeli nie będą miały podwyższonej temperatury, nie będą poddawane kwarantannie, tylko takie osoby muszą mieć ze sobą zaświadczenie informujące o tym, że pracują na terytorium Polski. Tak samo jest z obywatelami Polski, którzy pracują w Czechach. Takie osoby również będą mogły pojechać do Czech, świadczyć pracę i do Polski wrócić. Również nie będą poddane kwarantannie. Co w przypadku, jeżeli ktoś nie zdążył zdobyć zaświadczenia? Jeżeli będzie miał przy sobie umowę o pracę, z której będzie wynikało, że pracuje na terenie Czech, również taka osoba zostanie jutro do Czech na świadczenie pracy wpuszczona. Należy zaznaczyć, że dokument w języku czeskim również będzie respektowany. Jeżeli mówimy o kierowcach samochodów ciężarowych, kierowcach busów bądź autokarów, osób, które w taki sposób pracują i wykonują transport drogowy, takie osoby również nie będą poddawane kwarantannie, też będzie badana u nich temperatura i jeżeli nie będą mieli objawów wskazujących na chorobę, będą te osoby również wpuszczane bez kwarantanny. Ta kwarantanna takich osób też nie będzie dotyczyła. Kwarantannie są poddawani Polacy i cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, a chcą do Polski wrócić, ale osoby, które systematycznie wyjeżdżają, wykonując swoje obowiązki służbowe, pracują, wtedy ich kwarantanna nie dotyczy. Bardzo dużo pytań mamy właśnie od osób, które pracują w Czechach czy pracują w Polsce i na takie pytania też odpowiadamy. Najlepiej kierować do Straży Granicznej albo do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy są w tych punktach Cieszyn Most Przyjaźni bądź Cieszyn Boguszowice, albo dzwonić do Straży Granicznej, zarówno do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, jak i do innych oddziałów Straży Granicznej, do mnie, do rzecznika prasowego, ale można również zadzwonić, bo mamy telefony na naszej stronie internetowej, jest infolinia MSZ-u, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tam też będą udzielane informacje dotyczące przekraczania granic. Zabezpieczenie punktów granicznych w naszym powiecie wymaga niemałej ilości ludzi. Jest to kilkadziesiąt ludzi na każdej zmianie, których też trzeba w jakiś sposób nakarmić, czy patrząc na to, jakie były temperatury dzisiaj w nocy, rozwieźć im coś ciepłego do picia. Przynajmniej na te pierwsze dni jak najbardziej tak musimy zadbać, żeby mieli co jeść, coś gorącego do picia, a w miarę jak się sytuacja będzie rozwijała, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dzisiaj na tej pierwszej zmianie było ich 56, mówię o wszystkich przejściach, a ponieważ doszło kilka przejść, konkretnie trzy, bo już było widać, że osoby przechodzą poza wyznaczonymi miejscami, to prawdopodobnie od popołudniowej zmiany albo od jutra będzie to już 60 osób lub więcej.